Cześć, witam bardzo serdecznie w następnej naszej lekcji już matematyki dla liceum. I tematem dzisiejszej lekcji będą logarytmy. Zajmiemy się logarytmami, policzymy sobie parę zadań. Powiem w ogóle na początku, czym są logarytmy i będziemy mieli parę takich wzorów na zamianę podstawy logarytmu i tak dalej. To już jest na rozszerzeniu co prawda, ale jeżeli jesteś na podstawie, to albo tego nie oglądaj, albo obejrzyj sobie. Zawsze może ci się kiedyś przydać. No dobrze, zacznijmy w takim razie. Czym są w ogóle logarytmy? W poprzedniej lekcji powiedzieliśmy sobie o potęgach i o pierwiastkach i o działaniu na tych dwóch działaniach i o wszystkich ich właściwościach. No a dzisiaj zajmiemy się czymś, co się nazywa logarytm. I jak to właściwie działa? No definicja logarytmu jest trochę taka, no nie wiem czy skomplikowana, no ale zagmatwana bym to nazwał. Napiszmy sobie. Logarytm, tak się zapisuje, log, to jest skrót logarytmu. I teraz tak, to co jest tutaj, to a, które tutaj napiszę, to jest podstawa logarytmu. To b, ta liczba tutaj, to jest liczba logarytmowana, czyli to jest właśnie ta liczba, z której chcemy policzyć logarytm. No i to jest równe jakieś tam x, powiedzmy. To jest wynik logarytmu, to jest po prostu wynik. I to jest cały jakby zapis logarytmiczny. I co to oznacza taki zapis, że mamy... To jest to, jak to czytamy? To jest logarytm z b przy podstawie a i to jest właściwie wszystko. I on jest równy x. I to oznacza taki zapis wtedy i tylko wtedy, to oznacza wtedy i tylko wtedy, kiedy nasza liczba logarytmowana, czyli a, podniesiona do tego wyniku, jest, czyli x, jest równa b. No, jak to przedstawia się, że tak powiem, na nasze obliczanie i na nasze tutaj wiedzę szkolną. No po prostu chodzi o to, że to jest właściwe działanie odwrotne do potęgi, inaczej to jest zapisane. Wynik logarytmu to jest potęga. Tak to można powiedzieć. Wynik logarytmu to jest potęga. Ten x to jest jakaś potęga. To jest potęga, do której musi zostać podniesione a, żeby wyszło b. No spójrzmy na jakiś prostszy przykład. Na przykład, tak? Mamy taki logarytm. Logarytm przy podstawie jest 2 z 32. Ile to jest równe? Logarytm z 32 przy podstawie 2. To jest jakiś x. I w tej chwili, rozwiązując takie równanie, rozwiązujemy tak naprawdę coś takiego, że 2 do potęgi x jest równe 32. Zawsze rozwiązując logarytm, musimy sobie zadać pytanie. Zadajemy sobie pytanie, do której potęgi musimy podnieść dwójkę, żeby otrzymać 32? No i wiemy, że to jest 5, tak? X jest równe 5. Więc wynik tego logarytmu, logarytm z 32 przy podstawie z 2, jest równy 5. To jest już nasz jakby wynik. X jest równy 5. Po prostu zadaliśmy sobie pytanie, do której potęgi musi zostać podniesiona podstawa, żeby odzyskać liczbę logarytmowaną. To jest wszystko, co będziemy w logarytmach robić. Spójrzmy sobie na inny logarytm, na przykład taki. Logarytm z 729 przy podstawie z 3. Ile to jest równe? No, do ilu musi zostać podniesiona trójka, żeby wyszło 729? No nie wiemy tego, możemy sobie po prostu popróbować taką metodą prób i błędów. Wiem, że to jest trochę więcej niż na pewno 3 do 4 to jest 81, no to może 3 do 5, tak? Kiedy podniosę 3 do 5, no nie, to jest 243. Spróbuję podnieść 3 do 6. 3 do 6 to jest 729, więc jak widzisz, to jest 6. 6. Dlatego, że 3 do 6 jest równe 729. Tak to wygląda. I w ten sposób jakby liczymy te logarytmy. Zadajemy sobie pytanie, do jakiej potęgi musi zostać podniesiona ta liczba, która jest podstawą, żeby uzyskać liczbę logarytmowaną. I teraz tak, taki jeszcze bardzo typowy logarytm, to jest logarytm przy podstawie z 10. To jest najczęściej występujący logarytm, jeżeli mamy na przykład logarytmować dwie strony równania i tak dalej, co też będziemy później robić, to będziemy zazwyczaj robić to przy logarytm przy podstawie z 10, bo to jest taki najbardziej popularny logarytm właśnie. No i policzmy sobie na przykład logarytm przy podstawie z 10 z 1000. Do jakiej potęgi musi zostać podniesiona 10, żeby było 1000? No 10 razy 10 razy 10, czyli do trzeciej. 10 do trzeciej daje nam 1000. Trójka jest tutaj wynikiem, który oznacza, do której potęgi podnosimy.
I teraz tak, parę takich praw logarytmicznych teraz sobie przedstawimy i parę właściwości, parę takich założeń dotyczących logarytmów. Po pierwsze, kiedy mamy jakiś logarytm, jeszcze raz to napiszę, przy podstawie a z b, to to, co musimy wiedzieć, że a zawsze jest dodatnie. A jest większe od zera. Nie możemy, taka jest po prostu definicja logarytmu. W ten sposób liczymy logarytmy, że bierzemy pod uwagę tylko podstawy większe od zera. I to oznacza też automatycznie, że liczba logarytmowana musi być większa od zera. Dlaczego? No wyobraźmy sobie na przykład, kiedy byśmy mieli logarytm przy podstawie a z b jest równe x, no i mamy logarytm z liczby ujemnej. Tutaj pokazuję, dlaczego nie możemy logarytmować liczb ujemnych. Założenie logarytmu jest takie, że a jest większe od zera. Takie są po prostu założenia tej funkcji logarytmicznej. No i teraz mamy na przykład z minus czwórki równa się jakieś tam x, tak? To oznacza, że a do x jest równe minus 4. No ale że a jest większe od zera, no to nie znam takiej liczby, która podniesiona do jakiejkolwiek potęgi da mi liczbę ujemną, prawda? Skoro to jest liczba dodatnia. Liczba dodatnia podniesiona do potęgi dodatniej zawsze nam daje, czy tam ujemne, nieważne, do jakiejkolwiek byśmy nie podnieśli liczby dodatniej i potęgi, to ona zawsze daje liczbę dodatnią. Dlatego też b automatycznie musi być też większe od zera. B musi być większe od zera. I to jest następny nasz, że tak powiem, założenie dotyczące logarytmów. I następna rzecz, że liczba logarytmowana musi być różna od 1, dlatego że 1 do dowolnej, że nie, to byłoby nieokreślone, to byłoby bez sensu jakby, bo każda liczba, no po prostu nie możemy mieć, nie możemy liczyć sobie nie B, tylko A, przepraszam, A, tak? B może być 1. Kiedy B jest 1, to jest rzecz, do której później przejdziemy. Kiedy B jest 1, to wynik logarytmu jest 0 po prostu, zawsze, kiedy B jest 1. No bo musimy podnieść do 0, dowolną liczbę będzie miała 1, zawsze. Ale A nie może być 1, bo każda liczba podniesiona, zawsze jedynka podniesiona do dowolnej potęgi daje 1. Więc jakby takie liczenie logarytmu nie miałoby sensu. 1 do 9 daje 1 i tak dalej, więc to jakby się miałoby z celem. Dlatego nie liczymy logarytmów przy podstawie z 1, więc podstawa musi być większa od 0 i różna od 1. I wtedy właśnie liczymy logarytm. Co jeszcze o logarytmie możemy sobie powiedzieć, że istnieje również logarytm z liczby e i taki logarytm to jest bardzo specyficzny logarytm, no po prostu e też jest jakąś liczbą, tak? E to jest liczba, która jest tam 2,71 i tak dalej i logarytm przy podstawie z e w ten sposób się go nie zapisuje, można, owszem, ale przyjęło się zapisywać na przykład logarytm naturalny przy podstawie z e z jakiejś tam liczby x, to zapisuje się jako ln x. To jest taka konwencja po prostu, zawsze tak się pisze. Logarytm naturalny to jest taki logarytm, który ma podstawę e. Czyli na przykład, jeżeli byśmy liczyli logarytm naturalny z e do kwadratu na przykład, no to jest pytanie, do której potęgi musi zostać podniesiona podstawa. Podstawą jest e, czyli do której potęgi muszę podnieść e, żeby mieć e do drugiej. No muszę podnieść oczywiście do drugiej. No to jest bardzo proste i jakby oczywiste. Tutaj mieliśmy już w tym zadaniu odpowiedź samą z siebie. I teraz możemy sobie mówić o paru takich zadankach jakby. One są proste, zaraz zresztą sam zobaczę. Dobra, takie śmieszne zadanko, jakieś tam na logarytm, powiedzmy, że mamy coś policzyć. No, z typowych to możemy właściwie wszystko mieć do policzenia. Liczyliśmy sobie takie logarytmy, gdzie miałem tam, że po prostu x jest do policzenia, ten typowy, czyli właśnie tego logarytmy typu, które no, liczyliśmy przed chwilą. Na przykład mamy logarytm przy podstawie z 3 z 9 równa się x. No tutaj po prostu wypiszę to, żebyś zaprzyjaźnił się z tą formą, z czym jest logarytm i z tym przekształcaniem. Musisz dokładnie to sobie rozpisać takich przykładów samemu z paręnaście albo więcej. No i z tego od razu wynika, że x jest równe 2. Tak, no to policzyliśmy bardzo szybko. Może być na przykład x może być liczba logarytmowana i wtedy mamy, dajmy na no, taki przykład, że logarytm trochę trudniejszy przy podstawie z 4 z x, też nie. Jest równe 1 druga, to oznacza, że 4 do 1 drugiej jest równe x. No czyli ten x jakby jest w tym momencie tutaj. No to jest jeden z najprostszych tych przykładów, bo to po prostu liczymy od razu, nawet nie mam tego x uwięzionego gdzieś, tylko już liczę od razu x, no a
coś do potęgi jednej drugiej, tak jak pierwiastek z tego, czy pierwiastek z czterech jest równy x, z czego wynika, że x jest równy 2. X jest równy 2. Tak samo jak poprzednio wyszło. No i co jeszcze może być x-em? X-em może być jeszcze podstawa logarytmu. To jaki może być przypadek? Taki, że mam logarytm przy jakiejś podstawie, której nie znam, z 81 i jest równy 2. I co teraz? No teraz x do drugiej jest równy 81. No i w takiej sytuacji mogę to spierwiastkować, ale zaraz ktoś powie, że przecież x kwadrat ma dwa rozwiązania, ale przecież x z założenia jest większy od zera. Jak liczymy, to musimy to sobie od razu powiedzieć. X jest większy od zera. No więc mogę to od razu opuścić, jakby nie muszę tej liczby bezwzględnej tutaj wstawiać. Pierwiastek z x kwadrat robię po prostu, że to jest x równa się 9. Dlatego, że nie może być minus 9, bo x musi być większe od zera. Co jak mamy coś bardziej skomplikowanego w logarytmie w takim równaniu? Na przykład logarytm przy podstawie z 3 z 81 równa się x plus 1. O, coś takiego, tak? Jakiego czegoś jeszcze nie mieliśmy. Co teraz się robi? No mam, że 3 do x plus 1 jest równe 81. No i teraz jest trochę inna sytuacja, bo nie mogę od razu powiedzieć. Teraz, no różne sposoby możemy to zrobić. No wiem, do jakiej potęgi, no to wtedy mogę to zrobić tak, że 3 do czwartej jest równe 81, czyli jakby przepisuję to, pisząc te same podstawy z obu stron. Czyli mam 3 do x plus 1 równa się 81, bo tutaj już widzę jakby do czego dążę i mogę to zamienić, aha, nie chciałem pisać 81 teraz. Mogę to zamienić, to 81 na 3 do czwartej. No i tu mi się robi takie równanie bardzo proste, liniowe, że x plus 1 jest równe 4, dlatego że ta funkcja jest różnowartościowa. O tym będziemy mówić jeszcze później, ale daje nam to, że mogę jakby napisać je i przejść od razu z takiego równania na takie równanie. Skoro podstawy są takie same, to wykładniki też muszą być takie same. To jest bardzo ważne. No i z tego wynika, że x jest równe 3. Tak dla sprawdzenia widać, że jak podniosę 3 do czwartej, no to widać. Ale jak to jest takie bardziej zagmatwane, to również można to zrobić w ten sposób, że korzystam z własności potęg. 3 do x plus 1 to jest przecież 3 do x razy 3 do pierwszej, prawda? No bo przecież mam własności potęg tutaj wykorzystać. I teraz dzielę to sobie i mam 3 do x jest równe 81 przez 3 do pierwszej, czyli po prostu 81 przez 3, czyli 27, no a 3 do x to jest, widzę od razu, że x jest równe 3. Też mógłbym sobie tutaj najłatwiej zamieniać sobie właśnie na te same podstawy. W ten sposób się to najszybciej i najłatwiej rozwiązuje. Jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy mam na przykład logarytm przy podstawie z 2 z x minus 5 równa się 4. Co robimy, jak mamy coś takiego? To samo. Dokładnie to samo. Piszę po prostu, że to jest 2 do czwartej równa się x minus 5. 2 do czwartej to jest 16, więc 16 równa się x minus 5. Przenoszę to sobie i mam 21. Mam 21 jest moim x-em. Łatwo to mogę też od razu sprawdzić, no bo przecież widzę, że 21 minus 5 to jest 16, no a 2 do czwartej to jest właśnie nasze 16. Czyli tutaj sobie zrobiliśmy parę takich działań. No i teraz zobaczmy, jakie mamy właściwości pewne naszych logarytmów i co możemy z nimi zrobić. Zauważamy, że jest takie prawo tutaj logarytmiczne, tak jak mieliśmy dla potęg, że logarytm z x razy y to jest inaczej, logarytm, to są oczywiście logarytm przy tej samej podstawie, logarytm przy podstawie z a, to jest inaczej logarytm przy podstawie z a z x-a dodać logarytm przy podstawie a z y-a. No i oczywiście x musi być większe od zera, y musi być większe od zera. To są założenia, dlatego że to są liczby logarytmowane. No i oczywiście a jest większe od zera, no to jest wiadomo z definicji logarytmu. Dlaczego? Co ja tutaj napisałem? Co ja sobie wymyśliłem? Udowodnię to w tej chwili. Najprostszy, najszybszy dowód, jak to robimy. Załóżmy, że jakieś m to jest mój logarytm przy podstawie a z x, a jakieś n jest moim logarytmem przy podstawie a z y. No takie sobie zrobiłem podstawienie. No i z definicji logarytmu, co to oznacza? To oznacza, że a do m jest równe x, a tutaj z tego mam, że a do n tej jest równe y. To jest moich właśnie własności. To bardzo ładnie pomaga nam zrozumieć, czym jest logarytm. No i teraz tak, mnożę sobie x razy y. X razy y. Czyli to jest a do n tej
razy a do m tej. No a spraw działania na potęgach mam, że to jest a do n plus m. A do m plus n. No a teraz tak, co sobie założyłem na początku, że m to jest logarytm z a przy podstawie z x, a n to jest logarytm a przy podstawie, znaczy logarytm z y przy podstawie z a, prawda? Właśnie przed chwilą to sobie założyliśmy tutaj, więc teraz mogę bezproblemowo napisać logarytm po obu stronach, prawda? Logarytmuję to jakby obustronnie, bo mogę to zrobić. I biorę sobie logarytm przy podstawie a z tego i logarytm przy podstawie a z tego, czyli mam logarytm przy podstawie a z x razy y równa się logarytm przy podstawie a z a do n plus m. No a logarytm, no to wynika z własności. Do jakiej potęgi muszę podnieść a, żeby mieć a do n plus m? No muszę to podnieść do potęgi n plus m, czyli dalej idąc tym tokiem rozumowania, tak, rozumiesz, no po prostu jeżeli mam logarytm przy podstawie z 3, z 3 do 7, no to od razu widzę, że to jest 7, bo muszę 3 do 7 zrobić, żeby było 3 do 7. To jest takie najprostsze. To samo, co tam na początku z tym e pokazywałem, tak, przy logarytmie naturalnym, jak omawiałem. Czyli mam teraz tak, logarytm z x razy y przy podstawie a jest równe m plus m. No i dochodzę tutaj bardzo ładnie do mojego dowodu, bo moje m to było logarytm przy podstawie a z x, a n to było logarytm przy podstawie a z y. No czyli właśnie w tej chwili to udowodniłem, że logarytm a z dwóch liczb, które mnożymy ze sobą, to jakbyśmy dodawali oddzielnie te logarytmy. To jest bardzo, bardzo ważne prawo i należy je pamiętać. Tu pokazuję taki dowodzik, który szybko można też wyprowadzić i w ten sposób to robimy. No takie zadanie, żeby to jakby pokazać, utrwalić. Spójrzmy. Mamy na przykład zadanie, żeby uprościć wyrażenie. Takie. Logarytm przy podstawie z 2 z x plus logarytm przy podstawie z 2 z 4x. To 4x jest jakby liczbą logarytmowaną. Jak mogę to w tej chwili uprościć? No tutaj jest zadanie takie, że najłatwiej to będzie mi rozbić na parę logarytmów. Robię to w ten sposób, że zauważam, że to jest logarytm przy podstawie z 2 z x, to zostawiam, a to jest tak jakby... zobacz, to jest tak jakby logarytm przy podstawie z 2 z 4, bo to są dwie liczby mnożone, tu jest jakby razy, 4 razy x. Czyli to rozbijam, cały ten górny logarytm rozbijam na takie dwa logarytmy. O, w ten sposób. No i teraz logarytm przy podstawie z 2 z 4 to jest po prostu 2, a te dwa logarytmy się dodadzą do siebie. Będę miał dwa logarytmy, no to jest takie same dwie liczby, tak jakby, dodaję je do siebie, z x plus 2. Bo z tego się zrobiło 2, a te dwa logarytmy się dodały. No i to jest bardzo prosta już forma, ładnie uporządkowana, gotowa do dalszych jakichś tam działań, jakbyśmy to upraszczali. Mam takie zadanko jeszcze. Logarytm przy podstawie a z p jest równy 0,7, a logarytm przy podstawie a z q jest równy 2. To są nasze dane do zadania. No i teraz powiedzmy mamy sobie takie zadanie, żeby rozwinąć tam wyrażenie, żeby wyliczyć po prostu coś. No i mam taki przykład. Mam wyliczyć logarytm przy podstawie a z p kwadrat razy q. Ok, coś takiego. Jak się do tego zabieram? Oczywiście wykorzystuję, no bo o to chodzi, to jest zadanie na to właśnie, żeby to rozwinąć i rozwijam to na dwa logarytmy, czyli logarytm przy podstawie a z p kwadrat plus logarytm przy podstawie a z q. I teraz tą dwójkę, aha, właśnie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinieneś wiedzieć o logarytmach. To jest właściwie, to wynika z definicji samego logarytmu, ale pokażę to tutaj, bo to nie jest aż tak oczywiste. Kiedy mam logarytm a przy podstawie na przykład z x do jakiejś tam liczby n tej, to n w pewnym sensie mogę wyciągnąć sobie przed logarytm. Dlaczego to mogę zrobić? Bo zobacz, tu jest równe y, i to jest a do y równa się x do n tej. I w tej chwili tak. W tej chwili wiem, że to potęgowanie tutaj jest jakby mnożeniem tych x-ów. N razy to jest logarytm z a z x razy x razy x i tak dalej. N razy. A z tego, co przed chwilą pokazałem, to takie mnożenia możemy rozpisać jako logarytm a z x plus logarytm a z x i tak dalej. I tego będzie n razy, czyli mogę tą n-kę wyciągnąć przed nawias, bo to jest dodawanie tych samych logarytmów. Czyli ostatecznie to jest równe, tutaj może to napiszę, zmarzę, to jest równe
n razy logarytm przy podstawie a z x, tak? Może jakiś przykładzik krótki, kiedy mam logarytm przy podstawie a z na przykład x do trzeciej, to jakby to było? To byłoby logarytm przy podstawie a z x razy x razy x, no czyli sumowanie tych wszystkich logarytmów, czyli logarytm przy podstawie a z x plus logarytm przy podstawie a z x plus logarytm przy podstawie a z x, no i one wszystkie zbiegają jakby do, znaczy no nie zbiegają, sumują się i mam w rezultacie 3 logarytmy przy podstawie a z x. No to jest takie prawo, niektórzy nawet uważają, że to wynika od razu z właściwości logarytmu, no ale takie krótkie wyprowadzenie. No i teraz właśnie stosuję sobie tę regułę tutaj do mojego poprzedniego zadania i mam, że tak, 2 logarytmy przy podstawie a, tak, wyciągnąłem tę dwójkę sobie przed logarytm z p, plus logarytm przy podstawie a z q. I teraz zbiegam sobie te dwa logarytmy, znaczy już nie muszę nawet zbiegać ich tutaj do p razy q, bo mam tutaj podane, ile jest logarytm a przy podstawie a z p, to jest 0,7, czyli mam 2 razy 0,7, a logarytm przy podstawie a z q był 2, plus 2. No i to jest 1,4 plus 2, 1,4 plus 2 równa się 3,4. I tutaj sobie już to sobie policzyłem. No i to były takie zadania jakby na to mnożenie. A teraz zobaczmy, co się dzieje, jak się dzieli coś w logarytmie. Czyli na przykład, jeżeli mamy logarytm przy podstawie a z x przez y, to wtedy mówimy, że to jest logarytm przy podstawie a z x minus logarytm przy podstawie a z y. No i tutaj oczywiście też x większy od zera, y większy od zera, zgodnie z tym, co tam mówiłem wcześniej przy właściwościach i założeniach dotyczącego logarytmu. Szybki dowodzik. Dlaczego tak jest? Dowodzi się to tak samo właściwie jak tego poprzedniego. M jest równe logarytm przy podstawie a z x, a n będzie równe, to są jakieś tam stałe, które sobie podstawiłem w tej chwili, sobie a z y. I to, co oznacza taki zapis? To oznacza, że a do n tej daje nam, tu jest m, a do m tej daje nam x, a y do n tej daje nam y, a do n tej, przepraszam, a do n tej daje nam y. Ok, no i teraz tak, podzielmy sobie x przez y, tak jak tutaj mieliśmy, x przez y, kiedy sobie podzielę, to tak jakbym podzielił te dwie potęgi tutaj, te a do m tej przez 2 do, przez a do n tej. I w takiej sytuacji, znowu działania na potęgach, to jest a do m minus n. To jest to, co mieliśmy w lekcji tam poprzedniej o działaniach na potęgach. No i teraz jakbyśmy sobie zlogarytmowali obustronnie przy podstawie a, to mam, że logarytm przy podstawie a z x do, przez y jest równy logarytm przy podstawie a z a do m minus n. Zlogarytmowałem to obustronnie, tak mogę robić zawsze. Tak jak mogę pomnożyć coś obustronnie, tak mogę zlogarytmować coś obustronnie przy tej samej podstawie. No i to jest to, co mieliśmy policzyć, to co było na początku, czyli logarytm przy podstawie a z x przez y równa się, no a to jest m minus n. M minus n to były właśnie te nasze logarytmy na początku, już nawet nie będę tam wracał. Dowód jest właściwie identyczny jak dla tego mnożenia i to jest logarytm z x przy podstawie a minus logarytm przy podstawie a z y. No i to jest taki szybki dowodzik tego twierdzenia. Tutaj może taki krótki, dosłownie jakieś tam zadanko na uproszczenie. Nie będę się na tym już mocno rozwijał, bo to jest w zasadzie prawie, że to samo, co tam dla tego mnożenia. Przykłady są bardzo podobne. Zróbmy sobie coś takiego i naszym poleceniem w tym zadaniu jest po prostu, żeby to uprościć, jak najprostsze postaci to zapisać. Z x, y. To jest jakby tutaj w tym logarytmie. Mam to uprościć. No to jak to robię? Zabierajmy się do roboty od razu. To mogę zapisać, mam tą samą podstawę, więc mogę to zapisać jako dzielenie. Czyli mam logarytm przy podstawie z 10, ten nasz bardzo lubiany logarytm. I tu mam 100x przez x, y. Xy się skrócą i to jest logarytm przy podstawie z 10 z 100 przez y. To jest ta prostsza forma, bardziej powiedzmy pożądana, kiedy mamy nasze wyrażenie. Mieliśmy je uprościć, uprościliśmy. Tutaj pokażę właśnie jeszcze raz to, co pokazywałem trochę innym metodą dowodząc,
Czyli to prawo jeszcze jedno, które tam tak szybko przeleciałem, ale może pokażę je jeszcze raz, że z tym wyciąganiem tej potęgi, tego nie ma generalnie w podstawie, no ale to co mówiłem na początku, że jak obejrzysz, to ci się nic nie powinno stać. No i co tu mam? Powiedzmy, że to jest logarytm mój przy podstawie a z x do... z x po prostu niech się równa jakieś tam m, tak? Czyli to, co robiliśmy zawsze, jakieś tam podstawienie. Z tego wynika, że a do m to jest x. No i w tej chwili podnoszę obustronnie to do potęgi n tej, po prostu to wyrażenie a do m do potęgi n tej równa się x do potęgi n tej. Obustronnie podniosłem to do potęgi jakby. I to jest a do m razy n równa się x do n tej. Znowu działania na potęgach. Jak widzisz, te logarytmy to jest właściwie to potęgowanie zapisane w inny sposób, tak? A do m razy n. No a m to był mój logarytm z a do x, a kiedy podnoszę sobie a do potęgi jakiegoś logarytmu, czyli jeżeli mam a do logarytm naturalny a z x, no to jest po prostu x. Dlaczego? No bo zobacz, to też jest własność logarytmu, bo logarytm przy podstawie a z x, załóżmy, że jest równy jakiejś tam, no nie wiem, z, żeby już to nie mylić. To jest logarytm przy podstawie a z x do z. I to oznacza, że a do z jest równy x. A tu właśnie, co zrobiłem? Tutaj podniosłem to. To jest moje z. To jest moje z. Tu jest podnoszone a do potęgi z. A do potęgi z to jest x. I z tego właśnie to wynika. To jest taka właściwość logarytmu. Też bardzo podstawowa. Więc mam teraz a do logarytm a z x. Tu mam dokładnie tę samą sytuację. Bo to m to był właśnie logarytm przy podstawie a. I jeżeli podnoszę jakąś liczbę do logarytmu o tej samej podstawie, no to wynik to jest ta liczba logarytmowana. To, co przed chwilą tutaj pokazałem. Zobacz to sobie na spokojnie, powoli. I tutaj właśnie mogę dzięki temu opuścić to i mam, że to jest n razy n razy n razy n razy m. N razy m, bo sobie to jakby zlogarytmuję teraz obu strony. Logarytmuję to przy podstawie a, tak? No i logarytm z tego to jest m razy n, a tutaj jest logarytm przy podstawie a z x do n. Tutaj zrobiłem to było tak na marginesie też pokazałem, tutaj po prostu to sobie zlogarytmowałem. Nie musiałbyś tego wiedzieć, ale to taka tylko zasada następna dotycząca logarytmów. No a tutaj wiem, że przecież mój logarytm m to jest logarytm przy podstawie a z x, tak? To m to właśnie przepisałem z góry, równa się logarytm przy podstawie a z x do n. Tam sobie to wyprowadziłem z tego poprzedniego, czyli z mnożenia, a tutaj jest jakby taka inny dowód, inna sytuacja, inaczej to trochę zrobiłem. No, krótkie zadanko na coś takiego. Logarytm przy podstawie a z x jest równy 0,2 na przykład, a logarytm przy podstawie a z y jest równy 0,5. No i mamy rozwinąć logarytm przy podstawie a. Tego już nie ma na podstawie, nie? Także jeżeli jesteś na podstawie, możesz sobie przełączyć już na następną lekcję. A z rozszerzenia wciąż patrzcie sobie. I teraz tak, jak to rozwijam? Pierwsza zasada, wykorzystuje tą regułę mnożenia, czyli rozpisuje to na dwa logarytmy, na ich sumę. To, co pokazywałem już trochę wcześniej. To nasi koledzy z podstawy też potrafią. No i teraz wyciągam sobie tę trójkę tutaj przed nawias, czyli to są trzy logarytmy z a przy podstawie a z x plus dwa logarytmy przy podstawie a z y. No te rzeczy są już tam wcześniej podane. To jest 0,2, czyli mam 3 razy 0,2 plus przecinek, tak, 2 razy 0,5. Czyli to jest, tu jest 1, tu jest 0,6, więc w sumie mam 1,6. To jest wynik tego. No takie krótkie zadania, to nie możesz się za bardzo jakieś nie wiadomo jakich rzeczy spodziewać też znowu po tych logarytmach, no bo bez przesady. Jeszcze jedną taką rzeczą, którą możemy z logarytmami zrobić, to co wtedy, kiedy chcemy zamienić na inną podstawę, bo mamy jakąś niewygodną dla nas podstawę, byśmy chcieli mieć inną. Także na przykład chcemy po prostu zmienić podstawę logarytmu na jakąś k. Jeżeli mamy taką, chcielibyśmy mieć logarytm przy podstawie z k, no to wtedy to zapisujemy jako logarytm przy podstawie z k z b przez logarytm przy podstawie tej nowej znowu z podstawy tej starej. Dlaczego tak się dzieje? No spójrzmy, dlatego, że jeżeli znowu podstawimy sobie, że logarytm przy podstawie a z b jest równy jakieś n, także a do n tej jest równe b, no to wtedy logarytm przy podstawie z k z a do n tej
to jest innymi słowy logarytm przy podstawie z k. K to jest ta nasza nowa podstawa, na którą chcemy zamienić, bo nam jest wygodniej na przykład z b. No bo a do n tej to jest b, co tutaj wcześniej napisaliśmy. Ale też wiem, że to jest n logarytmów przy podstawie k z a, dlatego że tą n mogę sobie wyciągnąć, czyli to jest n logarytmów przy podstawie k z a równa się logarytm przy podstawie k z b. Ta n to jest nasz ten stary logarytm, czyli ten właśnie pierwotny, który mieliśmy. A więc żeby go wyliczyć, to n jest równe i po prostu dzielę sobie przez ten logarytm tutaj nowy, logarytm przy naszej nowej podstawie z liczby logarytmowanej przez logarytm przy nowej podstawie z naszej starej podstawy. No i to jest też prosty bardzo dowód, który sobie w tej chwili tutaj wyprowadziliśmy. To jest, jak się zamienia po prostu podstawę logarytmu. Jeżeli byśmy mieli niewygodną dla nas podstawę, to w ten sposób można ją zmienić i wyliczyć nam już łatwiej będzie wtedy. Jeszcze takie ostateczne rzeczy, które widzimy, 5 takich praw logarytmów, czyli właśnie jeżeli liczymy logarytm przy podstawie a z a właśnie, no to to jest 1. Jeżeli liczymy logarytm przy podstawie a z dowolnej liczby i logarytmujemy, liczbą logarytmowaną jest 1, no to to jest 0 oczywiście zawsze, bo liczba musi zostać podniesiona do 0, a każda liczba podniesiona do 0 daje 1. Kiedy mamy na przykład logarytm przy podstawie a z x do minus pierwszej, czyli z jakiejś liczby, czyli po prostu z ułamka 1 przez x, no to tą liczbę sobie wyciągamy, czyli to jest minus logarytm przy podstawie a z x, tak, pamiętając zawsze, że x jest większy od 0, tutaj ta liczba. A kiedy mamy podstawę ułamkową, czyli kiedy mamy logarytm z 1 przez a z x, no to jest dokładnie to samo, dlatego że to jest jakby ujemna potęga, czyli to jest, jeżeli by to było równe y, czyli to znaczy, że to jest 1 przez a do potęgi y daje x, no a odwrotność tego to jest a do minus y, czyli a do minus y daje x, czyli to jest po prostu minus ten logarytm. Jeżeli podstawa jest ułamkowa, to możemy to zapisać jako podstawę odwrotną, jeżeli mam 1 przez a, odwrotność tego to jest po prostu z minusem tutaj zapisujemy. To są też właściwości na potęgach, cały czas pamiętając, że x jest większy od 0. No i to, co pokazałem też poprzednio, że jakaś liczba podniesiona do logarytmu o tej samej podstawie to jest po prostu x, oczywiście większy od 0. No i to są właściwie wszystkie rzeczy, które na tę chwilę musisz o logarytmach wiedzieć. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.